To, co wchodzi do czarnej dziury, zostaje nie tylko całkowicie wymieszane, ale także wymazane. Tak wskazywały wszystkie badania. Dany obiekt będzie rozerwany w centrum tej czarnej dziury. Przy odpowiedniej ilości informacji możliwe jest wyjście z drugiej strony. Początkowe obliczenia Stephena Hawkinga temu przeczyły. Galaktyka Andromedy i nasza w końcu się zderzą. Wtedy zacznie się pochłanianie całego klastra. Kosmiczny cenzor, który zabrania nam wgląd w naturę osobliwości. To promieniowanie pochodzi z tego, co nazywa się horyzontem zdarzeń czarnej dziury, który jest po prostu czasoprzestrzenią. Jeżeli zrozumiemy czarne dziury, to wykonamy skok milowy w zrozumieniu nauki. Co są czarne dziury? Czarne dziury to są regiony w czasoprzestrzeni ograniczone jednostronnie przenikalną membraną. My nazywamy tą membranę horyzontem zdarzeń. Własności tej membrany są takie, że o ile wszystko wewnątrz niej może wpaść, łącznie ze światłem, to nic, nawet światła, wobec tego informacja nie może z nich wypaść. Obserwator na zewnątrz takiej membrany, horyzontu zdarzeń, nie ma wglądu i nigdy nie będzie miał, co się dzieje wewnątrz. To oznacza, że to, co wchodzi do czarnej dziury, zostaje nie tylko całkowicie wymieszane, ale także wymazane. Tak wskazywały wszystkie badania. Obecna opinia jest taka, że informacja znowu wychodzi. Ostatecznie, w bardzo wymieszany sposób, jest ona zapisana w promieniowaniu. Ja bym chyba zacytował Leonarda Susskinda. Zgadza się z tym, że przy odpowiedniej ilości informacji, jaka jest także wpuszczana do czarnej dziury, takich splątanych czarnych dziur, możliwe jest utrzymanie stabilności, jednak wyjście z drugiej strony. Początkowe obliczenia Stephena Hawkinga temu przeczyły, czyli zapewne było coś nie tak z obliczeniami. Po drugie, pojawia się pytanie o sposób, w jaki promieniowanie jest produkowane. Ciekawa rzecz związana z promieniowaniem Hawkinga polega na tym, jak ono działa. Musisz tylko się cofnąć trochę w czasie. Czarna dziura w teorii Einsteina jest opisana jako czysta czasoprzestrzeń. To jest po prostu geometria czasoprzestrzeni. To promieniowanie pochodzi z tego, co nazywa się horyzontem zdarzeń czarnej dziury, który jest po prostu czasoprzestrzenią. To jest prawie tak, jakby czarna dziura drgała lub wyrwała to promieniowanie z próżni kosmicznej. Pochodzi z próżni, czyli nie pochodzi z rzeczy, która w nią wpadła. Tak więc pytanie brzmi, jeśli coś wchodzi do czarnej dziury, a potem ta czarna dziura znika, a całe promieniowanie pochodzi z horyzontu zdarzeń i próżni kosmicznej, to jak jest możliwe, że to, co wpadło, zostaje finalnie zapisane w promieniowaniu? Istnienie czarnych dziur dowodzi tego, że ta teoria sama się w sobie załamuje. Nie wiemy nawet, czy na pewno istnienie czarnych dziur musi wynikać z ogólnej teorii względności. Czy jeśli wrzucisz książkę do czarnej dziury, to czy informacja o tej książce w jakiś sposób zostaje zapisana? Czy ostatecznie wraca do wszechświata? Tak, o ile możemy powiedzieć, że wszystkie prawa natury sugerują, że informacja jest zachowywana. Oznacza to, że nie może być zniszczona. Więc o ile rozumiemy prawa natury, w zasadzie można podpalić książkę i zgromadzić z niej wszystko, czyli światło, ciepło, atomy, wszystkie fotony, wszelkie kawałki dymu, wszystko, to można to wszystko doskonale zmierzyć i w zasadzie odbudować książkę. Teraz już wiemy, że czarne dziury posiadają swoją żywotność, więc ostatecznie kiedyś wyparują. Dzieje się tak z powodu procesu, który Stephen Hawking odkrył, nazywanego promieniowaniem Hawkinga. Posuwając ten tok myślowy, można wykazać, że na tym jakby kwantowo-mechanicznym poziomie czarne dziury, chociaż mogą być wyjątkowo masywne, pożreć wcześniej po swoim stworzeniu wiele tysięcy galaktyk, w pewnym momencie wyparują. Wyjątkowo ważne pytanie jest, co się dzieje z informacją, czyli co się dzieje z informacją o energii, materii,
o wszystkim, co wpada do czarnej dziury podczas jej wyparowywania. Jesteśmy na kursie kolizyjnym z galaktyką Andromedy. Możemy to zaobserwować i astronomowie mówią mi, że galaktyka Andromedy i nasza w końcu się zderzą. To może oznaczać koniec naszej galaktyki, ale jeszcze nie koniec wszechświata. Nie, to nie oznacza końca naszej galaktyki, raczej nie. Prawdopodobnie przejdą przez siebie, a potem wrócą i zatrzymają się i staną się jedną większą galaktyką. Andromeda jest większa od nas, więc głównie to ona nas wchłonie. W centrum galaktyki Andromedy jest znacznie większa czarna dziura. Kiedy się zderzymy, te czarne dziury zaczną się wzajemnie wypełniać, aż w końcu wchłoną siebie nawzajem. W zasadzie one nas połkną. To znaczy, czarna dziura Andromedy jest znacznie większa od naszej czarnej dziury. Zje nas na kolację. Wtedy zacznie się pochłanianie całego klastra. Wiesz, w naszym klastrze jest około 4 lub 5 galaktyk. To niewiele. Istnieją większe klastry, które mają miliony galaktyk. Ostatecznie one też zostaną pochłonięte przez supermasywną czarną dziurę. Zacznie ona pochłaniać gwiazdy. Większość z nich trafi do supermasywnej czarnej dziury. Ta czarna dziura sobie tam będzie i będzie. I to jest właśnie nudna era. Kiedy mamy czarną dziurę, która sobie tam jest i jest, i tak przez około 10 do setnej potęgi lat. Pomyśl o jedynce ze 100 zerami. Tyle lat. Długi okres, tyle czasu właśnie potrzeba, żeby czarne dziury ostatecznie wyparowały przez zjawisko parowania Hawkinga. I właśnie tutaj wchodzi Hawking. Wtedy ta energia przechodzi do następnego eonu i tworzy punkt na niebie, który ktoś w następnym eonie mógłby zobaczyć. W latach 70. Stephen Hawking, i to już on zrobił sam, podjął próbę, mimo braku kwantowej teorii grawitacji, podjął próbę pogodzenia mechaniki kwantowej z teorią grawitacji i wykonał to fantastyczny pomysł, wykonał obliczenie tego, co się dzieje z cząstkami, kwantowo-mechanicznymi cząstkami na horyzoncie i blisko horyzontu czarnej dziury. Metoda, którą Hawking zastosował, była związana z czymś, co się nazywa kreacja par. To znaczy, jeżeli z mechaniki, z teorii kwantów wynika, że przy dostatecznie dużych energiach może tworzyć się jednocześnie cząstka i jej taki awatar, antycząstka. I jeżeli takie rozumowanie się przeprowadzi w pobliżu horyzontu czarnej dziury, to może być tak, że ta jakby antycząstka wpadnie do czarnej dziury, natomiast cząstka z niej wypadnie i będzie posuwała się do nieskończoności czasu przestrzeni. Był taki artykuł napisany przez Oppenheimera, słynnego Johna Roberta Oppenheimera. Chodziło o zapadającą się chmurę pyłu. Wyobraźmy sobie, że ta chmura pyłu zapada się do tego, co teraz nazywamy czarną dziurą. Co w ogóle oznacza pył? Materiał bez ciśnienia. To znaczy, że nic nie zatrzyma tego procesu. Po prostu się zapada. Co gorsza, jest dokładnie sferycznie symetryczny, jak kula. Dokładnie symetryczny. Wszystko opada w kierunku środka. Więc śledzimy cząstki w kierunku środka i widzimy, że nic ich nie zatrzymuje. Brak jest jakiegokolwiek ciśnienia i tworzą to, co nazywa się osobliwością, nieskończoną gęstość. I to był obraz zapadania się Oppenheimera i Snydera do dużej, co teraz nazywamy czarną dziurą. Więc zdefiniowałem pojęcie tego, co nazwałem powierzchnią pułapkową, gdzie mamy zapadanie się do środka, które może być bardzo nieregularne, ale mimo to ma pewne kryterium, które możemy zaobserwować. Czy to kryterium jest spełnione? Jeśli tak, wpadamy w tarapaty, bo wtedy pokazujemy trochę matematyki, która nie była normalnie używana w tym obszarze i możemy ją wykorzystać, aby pokazać, że nie ma sposobu na uniknięcie powstania osobliwości. Kolejne bardzo niesamowite wyobrażenie to rodzaj tuneli czasoprzestrzennych. Nie te, o których mówił Einstein, nie mosty. Inny rodzaj, który otwiera się
od wnętrza czarnej dziury na zewnątrz. I jakoś ta informacja wychodzi dzięki tym tunelom czasoprzestrzennym. Ale jest to bardzo, bardzo spekulatywna interpretacja trudnej matematyki i nie ma na to dowodów. To bardzo ekscytujące, ponieważ to, co się dzieje, pokazuje nam przelotny wgląd w głębszą teorię czasoprzestrzeni, z którą, myślę, większość fizyków się zgadza. Te ścieżki, jak gdyby te geodezyjne, wydaje nam się, o ile rozumiemy czarne dziury do końca, wpadają w region w czasoprzestrzeni, z którego nie mogą wypaść. To znaczy nie znamy ich całych, znamy je tylko do momentu osobliwości, do momentu, kiedy wypadną z czasoprzestrzeni. Można zapytać, czy wtedy z takich niezupełnych geodezyjnych można też odtworzyć metrykę wszechświata? Okazuje się, że zwykle tak. Czy wierzysz, że most Rosena-Einsteina lub nazywany przez innych tunelem czasoprzestrzennym istnieje? Cóż, to jest znowu interesujące pytanie. Pomysł na temat mostu Einsteina-Rosena i tunelu czasoprzestrzennego pochodzi z pracy Einsteina i Rosena z połowy lat 30. XX wieku. To właściwość czasoprzestrzeni, którą pewien człowiek o nazwisku Castleshield odkrył już w 1916 roku. Jeśli masz wieczne czarne dziury i wieczny wszechświat, czyli czarną dziurę, która zawsze istniała, to masz formalnie matematyczne rozwiązanie, które zawiera czarną dziurę, białą dziurę i tunel czasoprzestrzenny, który je łączy. Okazuje się jednak, że nie można przez niego przechodzić ze względu na to, jak on się rozwija. Jednak możesz wyobrazić sobie geometrię tego układu, czyli tak zwaną geometrię tuneli czasoprzestrzennych w teorii względności. Teraz, żeby skonstruować stabilny tunel czasoprzestrzenny, przez który można podróżować, potrzebujesz form energii lub materii, które według naszej wiedzy nie istnieją we wszechświecie. 100 lat temu Einstein wydał dwa dokumenty. Jeden znany jako dokument Einstein-Podolski-Rosen, a drugi jako EP, czyli Einstein-Podolski. Jeden mówi o tunelach czasoprzestrzennych, drugi opisuje splątanie kwantowe. Dzisiaj fizycy są praktycznie zgodni, że oba dokumenty opisują dokładnie to samo zjawisko. Czyli generalnie tunel czasoprzestrzenny, który powstaje w rozumieniu połączenia dwóch czarnych dziur, oznacza, że te czarne dziury muszą być całkowicie splątane. Ale ogólnie uważa się, że natura nie wytworzy stabilnych tuneli czasoprzestrzennych, którymi mógłby podróżować astronauta czy statek kosmiczny. To jest obecny stan wiedzy. Istnieją dobre powody, aby myśleć, że teoretycznie mogą istnieć, ale takie, przez które można by podróżować, prawdopodobnie nie istnieją. Uważano, że tunele czasoprzestrzenne są niestabilne, czyli tak naprawdę nie można do końca wskoczyć sobie z jednej strony do tej czarnej dziury i wyskoczyć z drugiej, ponieważ tak naprawdę w środku następuje pewne zaburzenie czasu. Tam się w ogóle czas z przestrzenią zamienia miejscami, ale to jest abstrakcyjnie dosyć trudne pojęcie. Może prościej jest powiedzieć, że po prostu trudno jest utrzymać stabilność takiego tunelu, żeby zdążyć z niego wyjść po drugiej stronie. Została postawiona hipoteza, znana jako hipoteza cenzora kosmicznego, według której wszystkie osobliwości muszą być ukryte wewnątrz horyzontu zdarzeń. Czyli że istnieje, parafrazując popularnie, istnieje kosmiczny cenzor, który zabrania nam wgląd w naturę osobliwości. Natomiast czy tak jest? Czy zawsze musi istnieć horyzont otaczający osobliwość? Tego nie wiemy. Ten problem hipotezy cenzora kosmicznego, czyli czy każda osobliwość musi być ukryta w horyzoncie zdarzeń, jest otwartym problemem i fizycznym, i co dla mnie jest ważniejsze, ciekawsze, matematyczne. I jeżeli zrozumiemy czarne dziury, to wykonamy skok milowy w zrozumieniu nauki, fizyki teoretycznej, którego nam do tej pory brakuje.